Was do naszych dwóch ekspertek, do Pani Agatki i Pani Stasi. Kulturalny Warzywniak to impreza, która odbywa się u nas od kilku lat i cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem. W tym roku prawie 200 uczestników z gminnych przedszkoli. Założeniem całego przedsięwzięcia jest to, że czym skorupka za młodu nasiąknie, tak będzie kontynuować te działania jako dorosła osoba. Dlatego staramy się, żeby te dzieci mogły skorzystać z wiedzy naszych partnerów, mogły zasadzić, skorzystać z ekologicznych sposobów na życie. Co tutaj dzisiaj dzieci mogą robić? Na pewno sieją i sadzą, ale nie tylko. Dzisiaj trzy stanowiska. Po pierwsze sadzimy i siejemy warzywa i rośliny miododajne oraz kwiaty. Drugie stanowisko to drewniane, wspaniałe zawieszki, które dzieci kolorują, są ekologiczne, więc mogą sobie je spokojnie zawiesić przy plecakach. I trzecie stanowisko to nasz partner Skok Balin, który w tym roku pomaga nam opowiedzieć o tym, jak kompostować resztki na przykład jedzenia. Co trzeba włożyć do tego kompostownika, żeby wyszedł taki super ekstra nawóz do roślin? Zobaczcie, możemy włożyć suche liście, możemy włożyć rozdrobnione gałęzie, drewno, ścinki papieru, trociny i wióry. Bardzo cieszymy się, że możemy po raz kolejny uczestniczyć w tym wydarzeniu. Uważamy, że Kulturalny Warzywniak to jest świetne wydarzenie, świetna nauka dla młodych ludzi, dla przedszkolaków. Jako Skok Balin od lat namawiamy do kompostowania. U nas w naszej instalacji prowadzimy kompostowanie odpadów zielonych, bioodpadów. Są do nas przywożone, my przetwarzamy je w bioreaktorach i produkujemy kompost z tych odpadów. Kompost, który jest już produktem, on już nie jest odpadem, jest produktem, który można spokojnie wykorzystywać do nawożenia swoich roślin. Dzisiaj jesteśmy tutaj i szkolimy przedszkolaków, pokazujemy, w jaki sposób się kompostuje, jak można to zrobić przy swoim domu, niekoniecznie oddając odpady zielone do instalacji. Natomiast, aby zachęcić do kompostowania, to również przygotowaliśmy kompost wyprodukowany w naszej instalacji i będziemy go rozdawać do przedszkoli, tak aby do każdego mógł ten kompost trafić. No i kompost można sobie użyć na różne sposoby, ale oczywiście w takim przydomowym sposobem to jest nawożenie roślin doniczkowych, czy również do posadzenia warzyw, tak jak tutaj w Kulturalnym Warzywniaku. No właśnie, sporo tego kompostu tutaj Państwo przywieźliście, czyli co, przedszkolaki oprócz tego, że dziś sieją, sadzą, będą mogły to zrobić właśnie w przedszkolu i na tej dobrej ziemi patrzeć, jakie są efekty. No taką mamy nadzieję, że przedszkolaki nauczą się dzisiaj tutaj, jak należy sadzić i w domu będą mogli zrobić to samo. Widzę, że pięknie się przygotowałaś, bo pszczółka, bo ma być dzień pszczółki i przyszłaś dzisiaj sadzić. Pierwszy raz będziesz to robić? Nie. A kiedy już to robiłaś? U taty. A co wtedy siałaś i sadziłaś? Pomidory. Pomidory? Nie, papryki jednak. Papryki. A powiedz mi, trudne jest to sianie i sadzenie? Nie. Co jest ważne przy sadzeniu? Jak powinny być korzonki? W górę, w dół? W dół. Co jest jeszcze ważne, jak już posadzimy? Co trzeba robić? Trzeba podlać. Słoneczko coś pomoże tym roślinkom? Tak. Dzisiaj takie sadzicie roślinki miododajne. Jak myślicie, kto lubi takie roślinki? Pszczoły. A dlaczego ważne jest sadzenie roślin? Dlatego, że bez warzyw i owoców to wtedy można umrzeć z głodu. Można umrzeć z głodu i brakuje nam chyba witamin, tak? Oczywiście. Fajna akcja? Bardzo fajna. Wydaje mi się, że takie akcje nie tylko raz w roku, tylko przynajmniej 7 razy do roku. Jak zaszczepimy od maleńkiego w tych dzieciach, to że należy dbać o środowisko, współdziałać ze środowiskiem. Czyli od najmniejszych lat sadzimy roślinki w przedszkolach, tak? Pokazujemy na najmniejszych przykładach, czyli szczypiorek, rzodkiewka, takie podstawowe, tak, roślinki, od tego zaczynamy. Później o nie dbamy, obserwujemy i tym sposobem edukujemy. Dzieci się bardzo dobrze bawią. Myślę, że jest to dla nich bardzo atrakcyjna forma przekazywania wiedzy. Nie jest suchy wykład, a działanie po prostu w terenie i spróbowanie samemu zasadzić warzywa czy nauczyć się kompostowania. Moksie też rozdawał nasionka, żeby dzieciaki wcześniej już mogły je sadzić. Tak, zaczęliśmy akcję 19 kwietnia, gdzie rozdawaliśmy pszczółki z tajemniczymi nasionkami. Już niektóre grupy wysłały nam fantastyczne zdjęcia z ich pierwszych zbiorów plonów.
Teraz rozsajemy je po raz kolejny. Każda z grup dostaje takie, jeśli nie miała okazji wcześniej po prostu sadzić u siebie w przedszkolu.